Szanowni Państwo, witamy w Galerii Prowizorium, która otwiera zgodnie z zarządzeniem Rady Ministrów swoje podwoje. Od 1 lutego możecie Państwo odwiedzać nas i oglądać nasze wystawy. Jednocześnie w galerii może przebywać 4 osoby. Ale będziemy niezmiernie szczęśliwi, goszcząc każdego z Państwa. Tym bardziej, że od 1 lutego możecie Państwo oglądać drugą część naszego cyklu Cała Wstecz, czyli działania kulturalne kiedyś i kiedyś. Zapraszamy na przypomnienie tego, co działo się w kulturze łukowskiej w latach 1980-82. To już jest druga wystawa, której chcielibyśmy Państwu pokazać nie tylko wspomnienia, ale także młodszym naszym widzom, jak wiele działo się w tym czasie nie tylko w kulturze, ale w mieście Łuków. Myślę, że będzie to podróż nie tylko sentymentalna, nie tylko odnajdziecie się Państwo z radością na tych zdjęciach, odnajdziecie siebie, rodziców, dziadków. No myślę, dalej już nie będziemy sięgać pamięcią. Serdecznie Państwa zapraszamy. Zdjęcia, które umieściliśmy, wyboru dokonała pani Anna Karolkiewicz ze współpracy z Michałem Żurawskim i Hubertem Wysokińskim. Są dostępne w Galerii Prowizorium Łukowskiego Ośrodka Kultury. Całość wystawy potrwa do końca miesiąca, bo w marcu już następna, trzecia wystawa w cyklu Cała Wstecz. A od marca serdecznie zapraszamy do tego, żeby obserwować, co będzie się działo przy ulicy Browarnej na naszej Galerii Przechodniej. Serdecznie zapraszamy. Jednocześnie wszystkich tych, którzy nie mogą nas odwiedzić w naszym przesympatycznym gmachu mieszczącym Łukowskie Ośrodek Kultury, serdecznie zapraszamy na naszą stronę internetową łok.lukow.pl. Znajdziecie Państwo tam nie tylko tą wystawę, nie tylko ten cykl, ale wszystkie wystawy, które mieliśmy dla Państwa okazję stworzyć w roku 2020 i 2021. Łok.lukow.pl albo napiszę po prostu Państwo Galeria Prowizorium w Google i na pewno znajdziecie Państwo tą i inne wystawy. Za ostatni krąż, chwila z zielonych lat, chcę znów pić.